Drodzy Państwo, teraz taki moment, w którym chciałabym bardzo zaprosić Państwa na spotkanie związane z rolą widza publiczności w Teatrze Polskim. Jesteśmy publicznością Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nazwaliśmy się publicznością Teatru Polskiego sprzed 1 września 2016 roku. To taki oddolny ruch publiczności widzów teatralnych. On się rozpoczął z bardzo, można powiedzieć, już teraz historycznego momentu zmiany dyrektora Teatru Polskiego, która spowodowała upadek sceny. Zostaliśmy w jakimś sensie publicznością bez teatru, zrujnowanego teatru. Taką publicznością osamotnioną w gruncie rzeczy już teraz, bo teatr umierając powoduje, że aktorzy wybywają w świat w poszukiwaniu ról. Ale to jest jakby taki rys historyczny, tylko jakby tłumaczę, dlaczego w naszych rękach jest prowadzenie tej debaty. Tak naprawdę ona jest znacznie szersza i ona mówi o pewnym zdarzeniu, które miało historyczny moment, natomiast ono wyewoluowało widza, wyemancypowało widza, upodmiotowiło widza. Nastąpił jakiś bardzo ważny moment. Oczywiście jest tak, że my nigdy się nie zastanawialiśmy, dlaczego przywłaszczyliśmy sobie, jak twierdzą niektórzy, nazwę publiczności Teatru Polskiego, bo przecież publiczność może być różna. Natomiast w tym momencie uznaliśmy, że skoro jesteśmy bardzo silnie związani z teatrem i ten teatr na naszych oczach jest niszczony, to uznaliśmy, że mamy prawo taką po prostu, znaczy prawo, nie mieliśmy nawet głębszej refleksji, uznaliśmy, że jesteśmy zaangażowaną, silnie związaną z teatrem grupą ludzi, która po prostu przyjęła teraz rolę widza. I jesteśmy w takim momencie, w którym jest nowoczesny teatr, jest widz, aktor i jest polityk. Bo wszyscy ze sobą jesteśmy w jakimś bardzo silnym powiązaniu i dzieją się rzeczy na tej linii. To jest taka linia napięć, nazwijmy ją linią napięć. Próbowaliśmy w tym pierwszym odruchu, są z nami aktorzy i może zróbmy w ten sposób, że ja przedstawię wszystkich gości. Nazwijmy tę debatę pod takim tytułem publiczność, która się wtrąca. Zaczynamy w ogóle zastanawiać się, co to jest za byt, taka publiczność, która chce nagle wyrazić się i stać się w tym całym sporze i w tej historii nowoczesnego teatru równoprawnym bytem. Zaprosiliśmy do tej dyskusji o wtrącającej się publiczności dyrektora Pawła Łysaka, dyrektora Teatru Powszechnego, teatru, który się wtrąca, który wpisany ma w swoją formułę wtrącanie się, dyrektora, który jest znany w ogóle z koncepcji teatru zaangażowanego, który tak naprawdę dużo wcześniej, przed historią z Teatrem Powszechnym, przed historią z klątwą i całym zdarzeniem, które temu towarzyszy, całemu temu ogromnemu takiemu niepokojowi i tych zdarzeń, które miały z klątwą miejsce. Czyli jakby jak najbardziej na miejscu mamy pierwszego gościa, którego tutaj Państwu przedstawiam. Zaprosiliśmy też do tego spotkania pana Edwina Bendyka, publicystę, eseistę, dziennikarza, diagnostę takich zdarzeń nowego typu społeczeństwa, które powstaje, społeczeństwa sieciowego, a ponieważ rozmawiamy o publiczności, która się wtrąca, która próbuje zbudować jakąś wspólnotę, to mamy ochotę też zadać tutaj pytanie, czy dzisiaj jest jeszcze możliwość zbudowania w społeczeństwie sieciowym wspólnoty. Czy mamy taką szansę? I to jest, tutaj będziemy prosić pana o postawienie tej diagnozy, jak już się mocno uruchomimy dialogowo. Zaprosiliśmy naszych aktorów na uchodźstwie. Anna Ilczuk i Michał Opaliński. Aktorzy Teatru Polskiego w podziemiu. Aktorzy, którzy na ten moment boli nas serce, bo zwyczajnie nie mogli wyjechać do Warszawy, ale musieli wyjechać do Warszawy. I w tym momencie to jest najbardziej dramatyczny moment. Myślę, że jesteśmy poruszeni, bo spotkaliśmy się, no jak mówię, właśnie na wygnaniu, na uchodźstwie.
I o tym porozmawiamy. Jest naturalna taka bardzo ważny teraz moment, o którym Państwo pewnie też już wiecie, że proces Krystiana Lupy, który był spektaklem, do którego trwały już od miesięcy próby w Teatrze Polskim we Wrocławiu, finalnie zostały one przerwane w związku z wyborem nowego dyrektora. Krystian Lupa uznał, że byłoby nieuczciwością prowadzenie dalej prac nad spektaklem. One zostały zawieszone na czas rozwiązania się sytuacji. Ta sytuacja do tego momentu nie jest rozwiązana. W związku z tym Krystian Lupa podjął współpracę, koprodukcję i w koprodukcji powstanie ten spektakl wielu podmiotów w Warszawie właśnie. My, publiczność Teatru Polskiego, którą zaraz przedstawię z imienia i nazwiska, podjęliśmy właściwie te pierwsze nasze działania właśnie w związku z procesem Krystiana Lupy. Nazwaliśmy to, że jakby występujemy i wobec urzędników i domagamy się procesu. I to był ten taki pierwszy gest z naszej strony, żeby w ogóle zadziałać, zaangażować się w tę sprawę, bo wtedy pierwszorzędne było dla nas to, żeby ten proces odbył się, żeby była kontynuowana praca nad procesem. I tego domagaliśmy się i tak symbolicznie potroszę nazwaliśmy to, że jesteśmy w procesie i domagamy się procesu. Ta paradoksalna sytuacja powoduje, że teraz o tym samym, czyli przez rok właściwie walczyliśmy o coś, co teraz się zadziewa tutaj w tym miejscu. Stąd myślę, że wyjaśniłam naszą obecność. Długa to była droga, ale z Wrocławia do Warszawy jest kawałek. I jesteśmy tutaj w takim trzyosobowym gronie. A zwykle nazywaliśmy się reprezentantami publiczności Teatru Polskiego. Oczywiście to też jest kwestionowane, kto to jest reprezentant, kto może być reprezentantem. No ale jest tak, że publiczność musi mieć też swoje twarze. No tak zwany widz nie może być zupełnie wirtualny, no nie może być abstrakcyjny. Idą za tym konkretne gesty, zaangażowanie się w sprawę. No i to najczęściej no, są fizyczne osoby. No więc jesteśmy fizycznymi bytami. Przedstawiam Anię Karaban, Pawła Juliusza Zarębę, również prezesa Stowarzyszenia Widzów Teatrów Publicznych. To jest też historia, która się rozwinęła z naszej działalności, oddolnej działalności publiczności Teatru Polskiego. No i ja, przedstawicielka publiczności teatru, która też silnie od początku jestem zaangażowana w tę sprawę. Na moment zawieszamy historię naszego teatru, mówiąc szerzej. I w związku z tym chciałam no może właśnie rozpocząć od pytania do dyrektora. Jak to jest być dyrektorem teatru, który się wtrąca? I idąc dalej, bo wiadomo, że wątek klątwy będzie nas tutaj jakby pewnie mocno emocjonował. Czy z Pana punktu widzenia publicznością to są ci ludzie, którzy oglądają spektakl? Czy to są ci ludzie, którzy uniemożliwiają oglądanie spektaklu? Czyli kto jest publicznością? Można tak. To rozumiem, że myśląc, dzień dobry Państwu, myślę, że rozumiejąc w ten sposób, możemy powiedzieć o publiczności wewnętrznej i publiczności zewnętrznej, bo te osoby, które uniemożliwiały, były na zewnątrz. Oczywiście, że wszyscy są publicznością, wszyscy są potencjalną publicznością. Ja myślę, że też jest taka różnica w zależności od miasta, jak dyrektor odczuwa więzi z publicznością i swoją publiczność. Bo byłem przez lata przecież dyrektorem teatru w Bydgoszczy, gdzie jest jeden teatr i to było jakieś takie bardzo proste wtedy, bo po prostu byłem teatrem. W mieście byłem teatrem i miałem swoją publiczność, która ewentualnie gdzieś jeździła i mówili, a byliśmy w nie naszym teatrze, a teraz jesteśmy w naszym teatrze. W Warszawie jest trochę inaczej, bo to jest tak, że jednak ludzie chodzą do różnych teatrów i nie ma jakby takiej jednej publiczności, tylko naszej, prawda? Czyli jakby jest tak, że tą publicznością się dzielimy, czy o tą publiczność konkurujemy. No właśnie, jak to jest z publicznością w tej chwili? Ja myślę, że to jest generalnie bardzo ważny temat w tym czasie, w którym w tej chwili żyjemy. W tym czasie, w którym tak ważne są te wszystkie mechanizmy demokratyczne,
które jak czujemy gdzieś przeżywają swój kryzys, czy jakby są poddawane jakiejś próbie z tym, co się dzieje na ulicach. Znaczy... A przepraszam bardzo, a czy doświadczenia wcześniejsze, te, które miały do czynienia już w takiej historii wtrącania się, widza, patrz, Golgota, piknik, śmierdzi dziewczyna, nasza przemoc, wasza przemoc, tam, gdzie wszędzie były protesty, było to cenzurowane albo prewencyjne, były próby prewencyjnej cenzury. Proszę powiedzieć, czy te doświadczenia takiego radykalizowania się publiczności miały jakiś wpływ na pana zachowanie podczas zdarzeń związanych z klątwą? Czy czuł się pan silniejszy na przykład, albo miał jakąś zaplecze? Oczywiście, znaczy to jest tak, że w momencie, kiedy są przedstawienia, tak zwane przedstawienia kontrowersyjne, czy kiedy są jakieś protesty i kiedy się sytuacja wyostrza, no to jakby jedne osoby stoją po jednej stronie, drugie stoją po drugiej stronie i czuje się bez porównania większe wsparcie od pewnej grupy widzów, tak? Ja pamiętam też właśnie też w Bydgoszczy było tak, że bywały też takie momenty trudne dla teatru, kiedy teatr był krytykowany, kiedy była jakaś polityczna zawierucha i wtedy to mnie wielokrotnie tego doświadczyłem, wtedy to mnie bardzo, bardzo wzruszyło, że widownia na przykład zaczynała bić brawo na stojąco na spektaklach, na których wcześniej nie biła brawa na stojąco. Że w momencie, kiedy jakby teatr wymagał wsparcia, to bywało tak właśnie, że spektakle były specjalnie oklaskiwane i czułem to jako taki rodzaj, znaczy to, co może widownia, po prostu zwykła widownia dla nas zrobić, wyrazić jakieś swoje poparcie. Czyli wykroczyć poza artystyczne, czysto artystyczne doświadczenie w tym wsparciem. Tak jest. No tak samo w przypadku klątwy. Też te brawa czy kwiaty przynoszone, czy owacje na stojąco, dlatego że w tych 20 paru spektaklach, które do tej pory zagraliśmy, no nie zdarzyło się, żeby widzowie nie wstali. Czasami w większej ilości, czasami w mniejszej, ale generalnie zazwyczaj w połowie, trzech czwartych albo w całości wstawali, byli brawo. Też rozumiem jako wyraz poparcia. Jako wyraz poparcia, wsparcia w trudnej sytuacji, opowiedzenia się po jakiejś stronie. A czy w takim razie, i tutaj pytanie do pana Bendyka, czy w takim razie można powiedzieć, że tak rodzi się wspólnota, że w tym momencie, kiedy my jakby czujemy, że potrzeba się energetycznie wesprzeć w tych działaniach, czy to był ten moment rodzenia się właśnie wspólnoty, to jest... że zaczynamy bić brawo wtedy, kiedy na przykład żeśmy dotąd tego nie robili, tylko po to, żeby dodatkowo jeszcze wyrazić poparcie. To, no, w ogóle ta kwestia wspólnoty bardzo zmistyfikowana jest teraz i o niej jakaś potrzeba rozmowy pojawiła się kilka lat temu bardzo istotnie, nie tylko to w zasadzie po wszystkich stronach politycznego spektrum. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu my jako polityka robimy w Elblągu takie ogrody polityki. To chyba za 4 czy 5 lat temu robiliśmy debatę o tym. W mieście niewielkim kilkaset osób przyszło rozmawiać o wspólnocie. Była Kasia Szczuka z jednej strony, z drugiej strony Michał Łuczewski, prawda? I okazało się, że każdy gdzieś tam właśnie na to pytanie próbuje odpowiedzieć. I odpowiedzieć jest rzeczywiście niezwykle trudno. I ja myślę, że w momencie, kiedy też w tle za tym, co się dzieje w teatrze, jest też pewne napięcie polityczne, które ma wpływ na to, to może być element jakby tworzenia pewnego kodu, pewnej opowieści, która jakby łączy ludzi, jakby opowiada sobie pewne wartości, w których, że w pewnym momencie już nie jest istotny sam spektakl, prawda, tylko jakby dyskusja o tym, jakby o co walczymy tak naprawdę i te pewne fundamenty, które interpretujemy po swojemu, prawda, i druga strona, która się wtedy też jakoś artykułuje, czy może więcej stron, bo to też nie było takie jednoznaczne, jak było pod teatrem powszechnym, widać było, że tych stron jest... A to znaczy też, że jest tyle wspólnot? No właśnie, to jest cały, ja myślę, że najlepszą odpowiedź, czy ilustrację, może nie odpowiedź, ale ilustrację dał Kongres Kultury w zeszłym roku, gdzie nie tych ponad 2000 osób, które przyszło, nie było możliwe wypowiedzenie my, prawda? Wszyscy przyszli na pewne wydarzenie, ale każda próba właśnie zdefiniowania, ktoś zaczynał mówić w imieniu jakiejś właśnie wydawało mu się wspólnoty w miarę oczywistej, szybko był
utrącany, znaczy przynajmniej w tych debatach, w których ja uczestniczyłem, ale też to do końca było, znaczy raczej pojawił się pewien głód czy chęć bycia jakby razem i możliwości bycia, to co Przemysław Czapliński takim nazwał apelem, królestwo za narrację, za jakąś opowieść, która by spowodowała, że no jesteśmy w stanie właśnie czuć się razem, ale jednocześnie nie tracąc swojej indywidualności. To jest właśnie bardzo istotne. A to bardzo pięknie, żeby zbudować taką wspólną opowieść. Żeby znaleźć wspólną opowieść, ale która nie zabija, nie każe nam zrezygnować ze swojej odrębności, prawda? Bo ta odrębność była bardzo pielęgnowana. Być może to jest jakaś naiwność, być może to jest też recepta na słabość i na klęskę. Nie wiem, ja jestem przekonany, że nie, że właśnie, że z takiej różnorodności dopiero właśnie może powstać rzeczywiście żywa, może nie wspólnota, ale społeczność. Tak? Ale czy w ogóle, i tu już pewnie pytanie, przepraszam do aktorów, czy w ogóle uważacie, wy indywidualiści, którym wpisany jest właściwie wasz zawód, wpisany jest indywidualizm i to, że właśnie oczekuje się od was, że jesteście kompletnie różni, czy jest możliwe wobec tego zbudowanie wspólnoty z tak różnymi silnymi, różnymi osobowościami? No chyba na tym polega zespół teatralny. Jak wiadomo, aktorstwo to jest sport zespołowy. To znaczy aktor nie istnieje bez swojego partnera na scenie. Tak samo nie istnieje bez publiczności. Właściwie to nie jest pytanie, czy jest możliwość, tylko to jest pytanie, czy można inaczej. No nie można. Ale to znaczy, że nie było żadnych napięć związanych z tym, co się działo, jak wiesz, trzeba było się wspólnie zorganizować. No, i czy zawsze było tak, że mówi się wtedy jednym głosem, bo wiesz, chodzi trochę o to, żeby pokazać nam, że nawet w budowaniu wspólnotowości, że nawet tam wpisane jest, potężne napięcia są jednak wpisane, tam buzuje po prostu. Przecież my się najnormalniej spieramy, kłócimy, przecież to jest bardzo... Ale pytasz mnie w tej chwili o te napięcia w organizacji protestu na przykład. Tak. Ja mam takie wrażenie, że pierwszy raz dostałam taką prawdziwą lekcję obywatelską. To znaczy nasza grupa jest bardzo duża i o wszystkim decydowaliśmy wspólnie. I to była taka demokracja w pigułce. Oczywiście było bardzo dużo tarć, bardzo dużo spięć. Nie zgadzaliśmy się ze sobą praktycznie w każdej kwestii, ponieważ nie znamy się na tym. Jesteśmy tylko i wyłącznie aktorami. Nikt z nas nie jest i nie był politykiem, ani PR-owcem. Również nie mieliśmy zbyt wielkiego doświadczenia w udzielaniu wywiadów, w kontaktach z prasą. Dlatego, że wcześniej rozmawialiśmy z mediami tylko o spektaklach i o naszej pracy. Natomiast tutaj musieliśmy przedstawiać nasze stanowisko, bronić naszych argumentów, zadawać też niewygodne pytania na różnych debatach i na te niewygodne pytania odpowiadać, bronić się przed zarzutami i próbować prostować różne fałszywe informacje, które wychodziły na nasz temat. To było bardzo trudne. Nie mieliśmy stratega, musieliśmy się dogadać, była to bardzo cenna lekcja. Ale spójrz, powiedziałaś, nie mieliśmy stratega, czyli najnormalniej można powiedzieć, że to było jakiś fenomen, no, że bez jakiegoś właśnie takiej przygotowania, bez metody, bez tej strategii właśnie udało się no, uruchomić gigantyczną wspólnotę, bo przecież ona w sierpniu, my jesteśmy dokładnie rok czasu, właśnie dzisiaj to dla nas jest bardzo ważny moment, tak 26, no właśnie wczoraj, 26 szliśmy pod urząd i to szliśmy, nie wiem czy państwo kojarzą jakieś zdjęcia, materiały prasowe również, że to no szło nas tam tysiące po prostu, setki. Na pewno pomogło to, co powiedziałam na początku, że my byliśmy, jesteśmy do tej pory zespołem. Jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że musimy nawzajem ze sobą iść na jakieś kompromisy. I najzwyczajniej w świecie głosowaliśmy. Mieliśmy taki system, który był rotacyjny, po prostu umawialiśmy się, ponieważ to było bardzo ciężkie do zniesienia psychicznie, umawialiśmy się, że przez pewien czas
dane grono będzie mieć ten głos decydujący. Potem to grono się zmieniało. Zasilaliście się w ten sposób energetycznie. Dystrybucja energią. Tak. Ja tylko dodam do tego, że, bo pytasz o wspólnotę, czy wspólnota jest możliwa. No, mi się wydaje, że w przypadku jakby na przykładzie naszego protestu i zespołu przede wszystkim, bo używamy właśnie zespołu jako, jako powodu, dla którego tak naprawdę to wszystko się wydarzyło. I według mnie ta wspólnota była już przed protestem. Natomiast sam protest, to już to, co powiedziała Ania, coś, co dla nas było absolutną niewiadomą i jakby naprawdę do tego potrzeba PR-owców i strategów, a myśmy sami w ciągu naprawdę 24 godzin musieli się stać PR-owcami, strategami, pomysłodawcami ta wspólnota była przez to, że myśmy wypracowali pewną kondycję artystyczną jako zespół. I ta kondycja artystyczna nas wcześniej zaszczepiła pewien rodzaj odpowiedzialności za to, co robimy wszyscy. I to już mieliśmy w sobie. Sam protest tak naprawdę tylko i wyłącznie jakby ukonstytuował w nas pewien rodzaj rozwinięcia tematu albo sformułowania tej wspólnoty, bo mówiłaś wcześniej o napięciach. Oczywiście, że napięcia są, one są potrzebne wręcz. One są potrzebne do tego, abyśmy zbadali też wiele dróg. Jeżeli jedna osoba wyznacza kierunek, to skąd wiemy, że ta droga jest jedna, jedyna i możliwa? W momencie, kiedy jakby w tym naszym zespole było wielu protagonistów, którzy jakby wyrażali, słucham? Liderów, którzy wyrażali jakby swoje zdanie na dany temat, jakby strategię, działania. Kolejne mówiły o swoich, to wtedy mogliśmy się ze sobą zderzyć i to przedyskutować i wyciągnąć z tego jakiś kompromis. No bo to właśnie polega też na kompromisach. No wiecie, no prawda jest też taka, że no bez was my byśmy tyle nie trwali, tak? Czy my trwamy dalej, mimo że już pracujemy w różnych teatrach, w innych miastach. Nie ma takiej sytuacji, że protest w Teatrze Polskim we Wrocławiu, publiczności teatru i Teatru Podziemiu się skończył. On się nie skończył. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale on się nie skończył. On po prostu wszedł troszeczkę na inny poziom. A przed na poziom po prostu stricte administracyjno-prawny. No, mamy w tej chwili pewne sprawy w sądach, które się toczą i czekamy. A wasza obecność i zaproszenie tutaj wszystkich na tę debatę jest tylko dowodem na to, że ten protest się nie skończył. Wracając do wspólnoty i wracając jakby do tego, co jest ogromną wartością tego doświadczenia, bardzo trudnego i nie wiem, no za bardzo może nie rozmawiajmy już o naszych prywatnych doświadczeniach tego roku, bo one są po prostu traumatyczne, tak? I to chyba jest oczywiste i chyba wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że to się wiąże z bardzo trudnymi krokami w życiu, ze zmianą całego życia i wywrócenia o 360 stopni czasami nawet, bo po prostu to się przewraca bardzo. Więc o tym może nie będę mówić, ale jakby Ania powiedziała tutaj fajne zdanie, że to była taka pierwsze doświadczenie takiej prawdziwej postawy obywatelskiej, tak? Tak, oczywiście, że tak. Tylko my tę postawę obywatelską w tej chwili mamy okazję wszyscy w tym kraju przetestować na różnych polach i na różnych płaszczyznach. I to jest coś, co robi nas, tę naszą małą społeczność, ludźmi odpowiedzialnymi za to, kim jesteśmy i co robimy. Tak mi się wydaje.
Jasne, ja w tym momencie, ponieważ tak powiedziałeś, już nie mówmy o tym, o przeszłości, w tym sensie, że o trudnych, traumatycznych przeżyciach, bo nie można o nich bez końca, dlatego że życie wymaga od nas pozytywnego, jakiegoś kreatywnego jednak działania i pójścia dalej, czyli potraktowania tego bardziej rozwojowo, jakkolwiek tragicznie to brzmi. I w tym momencie również ten rodzaj myślenia musieliśmy też jakby przenieść na nasze działania widowni, bo tak samo najpierw przeżyliśmy, żeby było jasne w tym całym doświadczeniu od euforii, uniesienia, poczucia właśnie takiej pełnego zrozumienia sytuacji po moment takiego rozczarowania również związany tym, że wy uciekacie nam i to znów jakkolwiek to tragicznie brzmi z konieczności. A my jako publiczność zostajemy w tym miejscu, czyli wydawało nam się z tym naszym rozżaleniu, że właściwie jesteśmy najbardziej poszkodowani, bo dyrektorzy, reżyserzy i aktorzy znajdą sobie, bo ich jakby zawodowy status pozwala na to, żeby się przenieść, natomiast my zostajemy kompletnie na tej pustyni bez możliwości zasilania się i strasznie się rozżaliliśmy i to trwało jakiś moment, a mówię tylko o tym, żeby pokazać, że jednak w tym kryzysowych momentach amplitudy jest taki rodzaj odbicia i wtedy zrozumieliśmy, że już musimy się przestać rozżalać nad sobą i zrobić coś bardzo pozytywnego i wtedy Paweł wymyślił stowarzyszenie. Pawle, opowiedz o tym właśnie, co spowodowało, że trzeba było przekuć to na jakieś realne działanie, które nas upodmiotowiło jako publiczność. Jak Cezary Morawski został dyrektorem 1 września, 1 września nasi aktorzy stanęli pod teatrem, zaklęli sobie usta i napisali karteczki: nam zabrano głos, wy jeszcze możecie mówić. I oczywiście my w ten mit uwierzyliśmy, że możemy mówić. Okazało się, że mówimy do siebie, bo zderzyliśmy się z urzędnikami, którzy nie mają żadnego pojęcia o teatrze, nie znają żadnych mechanizmów, które rządzą instytucjami kultury i nie wiedzą, co to jest sztuka. Nawet nie wiedzą, gdzie dokładnie jest Teatr Polski we Wrocławiu. A decydują i mówią, że decydują w zgodzie z własnym sumieniem. Tylko nic nie zmienia tego fakt, że Cezary Morawski zaprezentował swoją aplikację konkursową, ona została upubliczniona i nikt nie miał żadnej refleksji nad nią. Już po prostu jest zła. My próbowaliśmy rozmawiać z urzędnikami, ale jako osoby, które przywłaszczyły sobie nazwę Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu, nie byliśmy słuchani. To znaczy, przyszły 3 osoby. Co to znaczy, kto to jest? Każdy może sobie przyjść i powiedzieć, że ta aplikacja jest zła. W związku z czym postanowiliśmy się jakoś upodmiotowić, żeby być partnerem dla jednego czy drugiego pana, który jednak decyduje o tym, jak będzie wyglądał Wrocław po prostu, generalnie. Więc założyliśmy to stowarzyszenie. Znamy się bardzo dobrze z panami urzędnikami, którzy te decyzje podjęli, ale dalej nie dzieje się nic. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu odwołał dyrektora Morawskiego, natomiast wojewoda, który jest z partii rządzącej, zawetował tą ustawę, tą decyzję. Sprawa jest w sądzie. Za chwilę wojewoda złoży kasację, jeżeli będzie decyzja sądu, że ta decyzja była, orzeczenie sądu, że była, że Urząd Marszałkowski mógł odwołać dyrektora. I Cezary Morawski na kolejne 3 lata w Teatrze Polskim we Wrocławiu zostanie. Jest taki moment teraz, przepraszam, ale nie wiem, coś się tak teraz jest. Można by oczekiwać, że możemy popaść teraz w kompletnie pesymistyczny nastrój, stan, bo przez rok czasu nie udało nam się przemodelować zachowań urzędniczego myślenia o teatrze. Natomiast myślę, że są sposoby, żeby sprowokować jednak urząd do działań. I chciałabym, żebyś o tych chociaż paru gestach, które na przykład jednak udało się w tym stworzyć, czy nawet stworzenie stowarzyszenia, czy ono już
buduje nową jakość w tych rozmowach? Przede wszystkim my jako publiczność jakby nie jesteśmy osobami, które tylko oglądają te spektakle, przychodzą i nie mają z tym teatrem nic wspólnego, ponieważ my doskonale wiemy, jak ten teatr funkcjonuje. Wiedząc... w ten sposób. Stworzyliśmy dla urzędników, żeby im pomóc, wiedząc, że nie mają żadnego pomysłu, jak rozwiązać tą sytuację, tak zwany plan naprawczy dla Teatru Polskiego jako stowarzyszenie, podając jak na dłoni konkretne działania i konkretne kroki, które powinni podjąć, żeby sytuacja w Teatrze Polskim, konflikt w Teatrze Polskim powoli załagodzić i doprowadzić do jakiegoś pozytywnego zakończenia. Przedstawialiśmy w Urzędzie Marszałkowskim ten plan wielokrotnie. Nic z tego nie wyszło. Więc my wprowadziliśmy nową jakość, natomiast w jaki sposób możemy coś z tą nową jakością zrobić, kiedy mamy urzędników, którzy nic nie są w stanie z tym zrobić? Można. Otóż można, bo okazało się, że w ramach takich działań również, jeżeli już jesteśmy upodmiotowieni, na przykład jako stowarzyszenie, jako grupa, która ma już jakiś byt prawny, to po prostu najnormalniej w świecie możemy chodzić, wtrącać się i ich niepokoić, a tym samym jednak wymuszać jakiś rodzaj przemodelowania. Bo jeżeli przychodzimy jako stowarzyszenie i mówimy, że my jako publiczność nie godzimy się na to, żeby pewne spektakle, o których uważamy, że są dobrem narodowym, na przykład Dziady Michała Zadary, który jest dla nas szalenie ważnym spektaklem i on nie został jakby wyeksploatowany. On w ogóle jeszcze nie zaczął żyć własnym życiem, bo tak naprawdę on miał premierę i po premierze miał parę wystawień różnie na festiwalach. Zdążył być w Chinach, tyle tylko, że Wrocław nie zdążył się nasycić spektaklem. W ogóle Polska. I teraz my jako stowarzyszenie uważam, że w ogóle jako ludzie, jako obywatele możemy po prostu pójść do urzędu i powiedzieć, że my uważamy albo chcemy, żeby takie było myślenie, że my uważamy, że Dziady, Wycinka i każdy spektakl, który był powszechnie uznany za ważny dla społeczeństwa, bo on nie był tylko przez naszą kilkutysięczną publiczność tak uznany, ale on był przez artystów na całym świecie, czyli on był jakby uprawomocniony. Wartość tej sztuki została jakoś przez znawców tematu uprawomocniona. To nie jest to, że my wymuszamy, że to jest jakieś siłowe. I my uważam, jako stowarzyszenie, jako publiczność, mamy prawo pójść do urzędu i powiedzieć, że domagamy się, oddajcie nam Dziady. To jest dobrze, że podałaś ten przykład, bo to jest właśnie taki moment, kiedy absolutnie właśnie wy, publiczność, macie wręcz uważam, obowiązek do działania. To znaczy my, społeczeństwo, mamy obowiązek do działania, dlatego że akurat podałaś przykład Dziadów. To jest to, co się dokonało z Dziadami, to jest zbrodnia. Ja używam tego słowa bardzo świadomie, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, niezależnie od poglądów politycznych, od idei teatru, od wiecie, frakcji i tak dalej, przychodzi nowy dyrektor do, nie wiem, Galerii Prado w Madrycie i podejmuje decyzję, że ściąga flagowy obraz Goi i wkłada go do piwnicy i mówi, że przez 5 lat nie będzie go nikt oglądał. I ja taką metaforę używam dlatego, że Dziady to jest... Nie chcę dyskutować na temat tego, czy komuś to się podoba, czy nie. To był projekt, który powstał pierwszy raz w historii tego kraju i nigdy już nie powstanie. Nigdy nikt nie wystawił Dziadów Adama Mickiewicza w całości. Nigdy. To się nie zdarzyło bez skrótów, bo to jest bardzo ważne. I nigdy już nie wystawi. Dlatego, że na to idą... Na to, nie wiem, no może ktoś wystawi. No może Cezary Morawski wystawi. Nowe Dziady w całości. Natomiast trzeba mieć świadomość jako właśnie jako społeczeństwo, że to jest właśnie ten argument, który zawsze w nas jest walony jak z armaty. Tak, to jest za publiczne pieniądze. Na ten projekt, który
który powstawał przez 4 lata. To jest bardzo ważne. Przez 4 lata pracy około setki ludzi. Poszły ogromne pieniądze publiczne. I teraz ta odpowiedzialność jednego człowieka, który doprowadza do tego, że tego nie ma i nigdy już nie będzie, bo nie będzie, to już wiemy, że nie będzie, bo to jest niemożliwe, żeby to zagrać w całości, leży w magazynach i jest pokryte kurzem. I to jest taki argument, kiedy dochodzi do zbrodni na naszym wspólnym mieniu, tak? Kiedy ja idę, nie jako aktor, i to już nie ma znaczenia, idę jako obywatel, bo jestem wkurwiony, że ktoś to po prostu tak nie szanuje. No, to co robicie właśnie. Ja bym chciała tylko dodać, że moim zdaniem to nawet nie jest zbrodnia, to jest po prostu głupota, bo po co wydawać aż tak duże pieniądze i potem z tego nie korzystać? To jest jakiś absurd tego systemu. To jest po prostu absurd. Te pieniądze mogłyby być wykorzystane, już nie mówię, że na inne spektakle, ale na jakieś inne ważne cele, a one zostały zmarnowane. I to jest legitymizowane przez urzędników. I jakby nikt nikogo nie... jakby nikt nie jest za to odpowiedzialny. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, że te pieniądze zostały zmarnowane. I to nie jest przykład tylko dziadów, tylko to jest taka praktyka, która się nie dzieje tylko od tego roku, tylko bardzo często, że są tworzone, produkowane spektakle. Przychodzi nowy dyrektor do jakiegoś teatru i te wszystkie i na przykład większość spektakli ściąga. No a może, to moje pytanie jest, po co je było w ogóle produkować? A może jest tak, że to nie jest jednak głupota, a lęk. A może być tak, że są spektakle, które są na tyle niebezpieczne. A może pójdźmy dalej, a może teatr w ogóle jest niebezpieczny? Bo z jakiego powodu, no jak można wyjaśnić sytuację, w którym pojawia się i wiele, bo tam przecież zostało 7 zdjętych z afisza natychmiast, 7 spektakli. A tak naprawdę wszystkie, które były we wcześniejszych sezonach, nie są grane po prostu. Nie są grane, więc co jest powodem? Czy może jest jednak lęk, jest jakieś niebezpieczeństwo? Może właśnie teatr jest groźny? Proszę sobie wyobrazić, Dziady to był 14-godzinny maraton. Mówimy tutaj o konkretnym przypadku, bo najlepiej się chyba obrazuje. Mamy 14-godzinne zdarzenie, w którym biorą udział ogrom publiczności naprawdę zróżnicowanej. To nie jest publiczność zdeklarowana jako lewacka, bolszewicka, to nie jest publiczność zdegenerowana, to jest publiczność ponadśrodowiskowa, w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach. A więc mamy jakby gigant, mamy jakieś zdarzenie totalne, po prostu teatr totalny. Mamy wspólnotowe doświadczenie 14 godzin, kiedy ludzie są ze sobą, kiedy nie tylko są na scenie, ale są też poza sceną, budują, rozmawiają. Czy to nie jest przypadkiem tak, że to po prostu jest specyfika teatru i lęk przed takim właśnie niebezpieczeństwem, który płynie z teatru? Panie dyrektorze, czy teatr jest niebezpieczny? Pewnie jakoś jest. Ja myślę, że jakoś mam takie tutaj zupełnie dwie sprzeczne myśli. Jakby z jednej strony mam takie poczucie, że teatr jest w ogóle nieważny, tak? No bo to jakby wynika z tego, co mówicie. Tyle napięć buduje nieważny teatr. Jeśli jest tak, że jakiś urzędnik może zadecydować, że go nie ma, tak? I go nie ma, no bo go nie ma i już pewnie nie będzie, bo został rozwalony, to znaczy, że jest jakiś nieważny. No świat po prostu ledwo co zauważył, tak? Ledwo co zauważył, że się coś takiego wydarzyło, tak? A no, bojówki i inne zdarzenia, czy na coś nieważnego mogą poświęcić tyle uwagi i energii? A z drugiej strony jakby wszyscy też mają poczucie, że jest jakiś mega ważny, dlatego że tam się mówi o wartościach, że on jakby wykuwa pewne wartości, że pokazuje jakieś drogi, że jeśli coś się może zmienić w naszym myśleniu, to się właśnie zmieni przez teatr, a nie przez koncert muzyczny. Czyli to lęk jest przed zmianą w myśleniu? Ja raczej myślę, bo wiecie, to jest też tak, że no nie wiem, no taka rzecz by nie miała miejsca ani w szpitalu na przykład, ani nie miałaby miejsca na budowie, tak, że fachowiec by został zastąpiony niefachowcem, prawda? Słucham?
no w stanie koni może takie, taka sytuacja miałaby miejsce. Czyli jakby z jednej strony właśnie jakby jest jakiś taki rodzaj takiego luzu, że tak można, tak? Ale z drugiej strony myślę sobie, że też o tym, że tutaj tak naprawdę nie do końca chodzi o to, co powstało, co się wytworzyło, tylko w czyich to jest rękach. No i o tym jest teraz, to co się dzieje w Polsce jest teraz o tym, tak? W czyich to jest rękach? Może być w gorszych rękach, ale musi być w naszych rękach, tak? Jeśli rzeczywiście, ja nawet tutaj nie chodzi o to, że oni byli przeciwko dziadom, tak? Tylko jakby byli przeciwko, być może przeciwko temu, w czyich to jest rękach ta wspólnota się rodzi, czy te myśli się rodzą, kto ma to narzędzie, tak? Kto może tym, i być może właśnie lepiej, żeby to narzędzie było nieme, niż, ale w naszych rękach, niż głośne, ale w czyichś innych rękach. No myślę, że jest bardzo podobnie z Teatrem Starym w Krakowie w tej chwili, że to jest taki sposób myślenia. Pytanie do pana Edwina, a w takim razie, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że tak drastycznie zmienia się teraz cała sytuacja, że to dotyczy Bydgoszczy, to dotyczy Kalisza, to dotyczy Krakowa, to dotyczy Wrocławia i zmienia nam się cała mapa teatralna Polski, to jaki to może mieć wpływ, jak wszyscy znajdziemy się w Warszawie? Znaczy tak, ja spróbuję teraz wyjść z roli, bo też jestem członkiem, częścią tej wspólnoty widzów Teatru Polskiego, bo też jeździłem i na premiery. I szliśmy razem i razem pod urząd szliśmy. Także te emocje cały czas mam żywe. Natomiast z kolei jak patrzę właśnie na to, co się dzieje w tej chwili w miastach, musimy też patrzeć na i jakby prognozując, co się może z teatrem w Polsce dziać właśnie, czy on zjedzie do Warszawy po prostu na końcu ze względu na wielość instytucji i skalę miasta. I czy to dobrze będzie, jak zjedzie tak w jedno miejsce? To właśnie to za chwilę, natomiast musimy zrozumieć, że coś ciekawego, niekoniecznie też z naszej perspektywy na przykład korzystnego, czy dla nas dobrego dzieje się w tej chwili w miastach, znaczy no, następuje głębokie przebudowa jakby struktury mieszkańców i też publiczności w związku z czym też jakby kiedyś, znaczy tak, no, zmiana systemu, jakby ten moment budowy nowego systemu kapitalizmu i tak dalej no, spowodował to, że na scenę no, weszło coś, co umownie, tak, w socjologii mówimy klasą średnią, która w dużej mierze dotychczas była zainteresowana budową swojego statusu głównie przez aspekty ekonomiczne. W tej chwili, kiedy już osiągnęła pewien próg, no zaczyna też potrzebować instytucji kultury do legitymizowania swojego statusu. Ale gusta może mieć inne niż inteligencja, ta, która tradycyjnie na przykład Bydgoszczy chodziła do ciebie jeszcze, prawda? Czy do Pawła Wodzińskiego, no ale jedni i drudzy są wyborcami, tak? Jedni i drudzy mają prawo do tego teatru, jeżeli jest to jeden teatr w mieście, prawda? I teraz zmiana dyrektora, też byłem widzem akurat Teatru Polskiego, również w Bydgoszczy, jeździłem na te spektakle, które wcześniej potem Paweł Wodziński robił. Muszę zrozumieć, że gdzieś jest jakaś energia nowa, i ludzie domagający się też prawa do tej instytucji, prawda? I no, wykorzystali chociażby to, że tak ja to interpretuję, co tam się stało, że mimo, że bardzo dobry program Wodzińskiego przegrał z takim, który być może po prostu miał większą, bym powiedział, legitymację demokratyczną w tym momencie, bardziej odpowiadał... Demokratyczna czy populistyczna? Nie, demokratyczna w tym sensie dosłownym, jak mówimy, no, prezydent, który jest jakby gospodarzem miejsca, liczy głosy, tak? Które no tak, ale nie zezwala na różnorodność tych głosów. Nie, ale problem jest taki, że dlaczego w mieście 300-tysięcznym mamy jeden tylko teatr, prawda? Być może po prostu to jest pytanie, co zrobić, żeby mieć szansę, znaczy... Jakby właśnie albo model, to do Pawła jest bardziej pytanie, czy możemy sobie wyobrazić instytucję, która będzie uwzględniała wielość gustów, prawda, w ramach jednej instytucji i mieć jakiś program. To tutaj jest bardziej właśnie do ciebie pytanie, a na ile właśnie potrzebujemy po prostu większej liczby instytucji i jak to zrobić no, w ramach budżetów, jakie miasta i tak dalej dysponują. Nie wiem, czy to jest realne, natomiast wiem, że to jest bardzo realna w tej chwili walka i ona będziemy coraz częściej świadkami, w mniejszych zwłaszcza ośrodkach, gdzie są pojedyncze instytucje, właśnie Kalisz i tak dalej, że po prostu nowy podmiot ciekawy kultury się pojawia, prawda? I na swój sposób rozumiany, który nam może na przykład nie odpowiadać, bo to są inne gusta, ale nie można powiedzieć, że to są gusta nieprawomocne i roszczenia nieprawomocne. I to jest no, bardzo, bardzo ciekawy i niebezpieczny oczywiście moment dla teatru. Nie tylko dla teatru, dla również innych instytucji, bo
Bo kultura zaczyna być przestrzenią... Jakby jest bardzo mądre i bardzo ładnie brzmi różnorodność gustów, tylko do Teatru Polskiego nikt nie przychodzi. Jakby to nie chodziło o jakby zmianę nie, okay. dla tej publiczności. To, co się we Wrocławiu, to jest w ogóle poza jakby tę analizę. Ja... Przepraszam bardzo, w tej chwili były Teatr Polski we Wrocławiu, tam była scena kameralna, gdzie były grane tylko i wyłącznie farsy. No, w 90%. Nie, tylko ja... One były grane właściwie przez cały czas, co weekend i miały swoją publiczność, więc ta oferta była bardzo, bardzo różnorodna. Ja odpowiadam na bardziej generalne pytanie w ogóle dotyczące, nie akurat Wrocławia, bo tutaj mamy zdefiniowaną sytuację i tu po prostu, no, właśnie, po prostu to trudno smutne, nawet wyjaśnić. Ja tutaj jest smutne, że właśnie... No. Ja tutaj, bo właśnie pan Edwin powiedział przed chwilą, że widz ma prawo do teatru i to jest chyba sens też tego spotkania. Jak definiować to, co pan powiedział? Naturalnym jakby wydaje się to, że w momencie, kiedy, powiedzmy już, bądźmy na przykładzie Wrocławia, Cezary Morawski jako nowy dyrektor zdejmuje spektakle, nie gramy dziadów i tak dalej, na ile widz ma prawo wymagać i domagać się swego, tak? Tak. No to jest zasadnicze pytanie, o którym jakby jest spór również na poziomie politycznym, również polityki kulturalnej w tej chwili państwa. Zresztą zawsze był przedmiotem, prawda? Jak definiować i jak obsadzać na przykład stanowiska instytucji, na ile potem po obsadzie dyrektor jest, no w świetle prawa wiem, że jest autonomiczny, ale na ile ta autonomia właśnie polega na tym, że może robić jakby co chce, prawda? Tak jak teraz pan Morawski, prawda, robi co chce, można powiedzieć, właśnie nie patrząc na to, że nie ma publiczności. Czy właśnie powinien to robić w dialogu z publicznością, prawda? Więc nie jest to rozstrzygnięte, bo ta dyskusja jest ostatnio, jest dobry artykuł w dwutygodniku Stacha Sztabowskiego akurat o sztukach wizualnych, prawda? I o tym, jak dzisiaj niektóre instytucje jak MSN poszukują właśnie takie otwarcie populistyczne, tak jak on to nazywa, prawda? I pewien ukłon w tę stronę po to, żeby jakby spróbować innej wrażliwości, prawda? Myślę, że w ogóle ta nasza rozmowa też cała jest o roli teatru w mieście, o tym, jaką współcześnie teatr odgrywa rolę. I czy przypadkiem nie jest tak, że w tej mikrospołeczności teatralnej dochodzą do głosu właśnie sprawy, które dotyczą całego obywatelskiego naszego, czyli to nie jest jakaś taka w miniaturze, można powiedzieć, bo... rzeczywistość jest dynamiczna, rzeczywistość zmienia się tak bardzo, że byłoby naiwnością sądzić, że teatr nie będzie odpowiadał na te zmiany i będzie odpowiadał temu teatrowi sprzed 20, 30 i więcej lat. Bo jakby tęsknota przeciwników publiczności, nazwijmy ją współczesnej, tej takiej nowatorsko zorientowanej i otwartej i krytycznej i dialogującej, jest najczęściej właśnie jakby... taki główny zarzut jest, że to jest teatr właśnie obsceniczny, gdzie mówi cały czas o jakichś bardzo niewygodnych kwestiach w sposób brutalistyczny, bardzo naturalistyczny, brutalistyczny i że w zasadzie odpowiada naszej codzienności, a nie hołduje jakiejś uroczystości i rytualności teatru, który się wywodzi. W zasadzie no, to jest taki podstawowy zarzut. I teraz jest pytanie, czy w takim świecie, jak my żyjemy, w tak kompletnie świecie, do którego nikt z nas nie jest nauczony, bo my musieliśmy wszyscy wyjść z roli. Proszę Państwa, rok temu, kiedy aktorzy nam dali kartki z zaklejonymi ustami i powiedzieli, nam zabrano głos, wy możecie mówić, to my kompletnie wszyscy wyszliśmy z roli. Bo nagle się okazało, że my wchodzimy na scenę, aktorzy schodzą z sceny. Nastąpiło absolutnie nowy porządek. Dlatego towarzyszył nam wtedy głos Children of Revolution, no bo my rzeczywiście jechaliśmy, my w zasadzie budowaliśmy coś nowego, ale nie wiedzieliśmy, bo korzystaliśmy z kompletnie niewłasnych narzędzi. Bo żeby też było jasne, jak my już weszliśmy na tę scenę, to my już z tej sceny zejść nie chcieliśmy. I my tam zostaliśmy, proszę Państwa. I teraz jesteśmy kłopotliwi. Dla wszystkich kompletnie. A dlaczego nie? Bo jesteście otwarci. Bo teatr, który zbudował społeczeństwo otwarte,
Ja myślę, że nie wiem, ale ja już galopuję, ja nie chcę, bo nie jestem tu od diagnozowania. Ale czy to nie jest tak, że... że ten teatr był niebezpieczny właśnie przez to, że budował niebezpieczne społeczeństwo, które jest krytyczne, które się wtrąca, które chce mieć głos, prawo, które chce współuczestniczyć, bo to jest tak, no bo z drugiej strony teatr, który tworzyliście, to nie był teatr wygodny. Myśmy tam nie chodzili, tam widzowie, tam nie byliśmy głaskani, tam nikt nam nie schlebiał. Tam wychodziliśmy często tak rozwaleni emocjonalnie, właściwie się pozbierać nie można było i paradoksalnie my walczymy o ten teatr, więc co jest na rzeczy? Dlaczego my chcemy niewygodnego teatru, rozbebeszonego? No co tak jakieś masochistyczne mamy skłonności, żeby domagać się tego, żeby nam ktoś nasz spokój i samozadowolenie? Co jest z tym społeczeństwem, panie Edwinie? To jednak... Znaczy nie, no to chyba jest jakby akurat... Co się z nami, znaczy to chyba jest znaczy całkowicie normalna reakcja. Jest zawsze część społeczności, która wymaga sztuki takiej, która właśnie ją jakby wyprowadza, jak to dzisiaj się mówi popularnie, ze strefy komfortu, po to, żeby jakby poznać, tak, poprzez sztukę chociażby to, co jest za granicą, tak, po to, różnych sytuacji i po to, żeby poczuć się jakoś samemu lepiej, gorzej, człowiekiem, właśnie odzyskać jakąś zdolność do komunikacji ze światem, z innymi właśnie po takim wstrząsie, który wyprowadza. Więc na tym polega dobra sztuka. Właśnie, wiemy, że jest też pojęcie sztuki, która posługuje raczej bardziej bliższej kiczu, która kategorią piękna, taką klasyczną, prawda, się posługuje i też one są w obiegu, prawda, i też domagają się uwagi. Właśnie ja cały czas mówię, że musimy pamiętać, że jest wiele i że w ograniczonej przestrzeni instytucji publicznej, nawet w dużym mieście, musimy mieć świadomość, że nasilać się będzie walka o te instytucje i o dostęp właśnie do różnych form. Zresztą to jest zapowiedziane, bo też słyszeliśmy chociażby zapowiedzi również polityczne, prawda, że piękno, to przysłuszę prezes Kaczyński mówił, piękno będzie elementem dobrej zmiany, kategorią polityczną, która będzie, prawda, instrumentami politycznymi wprowadzane. Więc ja to rozumiem, że to jest jakby bardzo, bardzo ciekawa deklaracja, ale ona też nie bierze się jakby z powietrza, bo jak mówię, coś się dzieje, jeżeli mówimy o Wrocławiu, przecież nie tylko Teatr Polski, Muzeum Współczesne, prawda, padło również ofiarą zmiany. To jest bardzo ciekawy moment, bo jakby się razem na to popatrzeć, to właśnie tutaj... Nie, ja wiem, ale związki są. Natomiast zresztą w Teatrze Polskim broniliśmy, prawda, była debata na ten temat. Natomiast razem, jak się na to patrzy, to widać, że na przykład Wrocław definiuje się, czy chce być miastem, czy metropolią na przykład, prawda? I tak teraz będzie definiował swoje instytucje. Znaczy właśnie miastem po prostu. Miastem, które obsługuje potrzeby swoich mieszkańców, ale nie jest w stanie wyjść na zewnątrz, prawda, poprzez ofertę artystyczną, prawda? Tak jak wcześniej był w świecie poprzez teatr, poprzez muzeum, które było rzeczywiście metropolitalne, prawda? I mogło ze swoją ofertą jeździć po z wystawą o Wrocławiu, niby lokalną, prawda? Była zrozumiała na dzikie pola, absolutnie fantastyczna sprawa. No to się skończyło. I teraz na razie mam nadzieję, że to jest kwestia jakby redefinicji, że jakiś będzie jakby po jednak procesy uruchomione przez Europejską Instytucję Kultury wrócą w pewnym momencie z jakimiś nowymi energiami. Natomiast na razie to było symptomatyczne. Kończy się Europejska Stolica Kultury i dwie najważniejsze instytucje są jakby zarżnięte, ale to jest coś, co się dzieje w miastach w tej chwili. To jest bardzo, bardzo ciekawy proces, którego ja wiem, jakbym chciał, żeby był rozstrzygnięty, natomiast nie mamy gwarancji, że będzie rozstrzygnięty na przykład po myśli naszych gustów i naszych potrzeb, prawda? Ale ja myślę, że pani ma absolutnie rację, mówiąc o tym, że teatr jest niebezpieczny w tym sensie, tak? No bo rzeczywiście widać to też na każdym, w tej chwili bardzo to widać wszędzie, kiedy mówi się o wstawaniu z kolan, o budowaniu godności, prawda? I myślę, że rzeczywiście jakby dla polityków, dla władzy takie rzeczy jak krytyka, jak docieranie gdzieś w głąb, jak przekraczanie jakichś norm, jak poszukiwania,
są rzeczami, które, no, które jakby pracują w drugą stronę, tak? No bo nie budują właśnie, a czy budują w jakimś innym sensie, poszerzają świadomość, tak? Natomiast wydaje mi się, że jakby też czas przyszedł, bo nie wiem, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdzie się próbuje zbudować coś nowego. A, czyli tak naprawdę potrzebne jest te rzeczy pozytywne, te rzeczy, które właśnie budują, które chwalą, które, nie wiem, ludzi łączą wokół czegoś pozytywnego, a z drugiej strony jest to też jakiś rodzaj takiego populizmu politycznego, ponieważ no, skutkują te proste rzeczy, tak? Nie wiem, przestraszenie uchodźcom, przestraszenie obcym, jako coś krytycznego znalezienie, nie wiem, znalezienie zdrajcy. To jest jakby ta krytyka, która służy tylko temu, żeby podkreślić ten rodzaj budowania, prawda? Jakiegoś takiego pozytywnego budowania. No i w tym sensie ten teatr krytyczny jest bardzo nie na rękę, ale z drugiej strony ten inny teatr, ten teatr, który ma coś zbudować, w ogóle nie powstaje, bo to, no bo to kogo to można wziąć do tego, żeby zrobił, nie wiem, jakiś panegiryk, żeby coś zrobił pochwalnego, żeby wodza wychwalił albo ideę. To jest jakieś niezwykle trudne i takie fałszywe po prostu z punktu, więc rozumiem, że jakby tą krytykę trzeba gdzieś, nie wiem, zatrzymać, rozbić, zniszczyć. No i dać to miejsce, bo wszyscy mówili klasykę, no trzeba piękną klasykę robić piękną klasykę. Nie wiem, ile pięknej klasyki w Polsce powstało i ci ludzie w ogóle, co tak mówią, taką piękną klasykę gdzieś oglądają, prawda? Piękne przedstawienia, tak? Mówiąc o tym, że teatr jest niebezpieczny, rzeczywiście można mówić o tym, że zachowania i te wszystkie trudne momenty, przez które teraz przechodzimy, są tak naprawdę, wynikają z lęku władzy o to, że coś wymyka się, czyli są rzeczy, rejony, nad którymi nie jest w stanie do końca kontrolować, których nie jest w stanie ogarnąć, no bo jeżeli mamy poczucie przestrzeni wolności, teatr jako przestrzeń wolności, no to siłą rzeczy jest to niebezpieczny rejon, no tak? Ja myślę, że tutaj Klątwa jest bardzo dobrym tego przykładem, bo tyle w przestrzeni publicznej nieprawdy, która jest na ten temat tego spektaklu, tak naprawdę od samej premiery, jakby ten taki zmasowany atak propagandy wykrzywiania przesłania tego spektaklu jest jakiś w ogóle dla mnie porażający. Zostały w to zaangażowane duże środki, duży wysiłek w to, żeby opowiedzieć nieprawdę o tym spektaklu, żeby wykrzywić to, co jest tam mówione, żeby pokazać to w innym świetle i świetnie to zaowocowało. Znaczy, to się stało jakimś takim bardzo mocnym mechanizmem. Ja sobie myślę też tak, że to się dzieje akurat na przykładzie Klątwy, tak sobie pomyślałem, że to się dzieje w ten sposób, że jest tak, i to obserwujemy w ogóle w mediach w tej chwili, że jest ta duża grupa ludzi, którzy nie głosują ani na jedną stronę, ani na drugą. I że w tej chwili tak naprawdę bardzo dużo jest takich mechanizmów, które próbują tych ludzi wkurzyć. Żeby ich tak wkurzyć, żeby oni się ruszyli i się opowiedzieli po której stronie. Myślę, że jakby również ten mechanizm wokół Klątwy jakby temu służył. Tak? Tego, co powiedziałeś, też właśnie chciałbym coś dodać, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, co się teraz, czy w jaki sposób teatr jest ważny w tej całej debacie o nas, o Polsce, tak? Przykład podałeś Klątwy, myśmy już dużo wcześniej, rok wcześniej mieli przykład Śmierci dziewczyny. Też tego mechanizmu, który nas po prostu wprowadził w głęboką zadumę. To znaczy, co tu się wydarza, tak? I tych właśnie tych nieprawd, które na temat spektaklu, którego nikt nie widział, ale ta cała napompowana medialna nagonka na znalezienie sobie przeciwników i zwolenników. To znaczy na tak naprawdę stworzenie tego lęku, jakby rozdmuchanie tego lęku. I to jest bardzo interesujące, bo to się zaczęło dużo wcześniej, a teraz mamy tylko tego jakby kolejne etapy i to idzie według mnie jeszcze bardziej. Się boję pomyśleć, Pawle, co się jeszcze... I zaraz skończę myśl, co się może wydarzyć na przykład za pół roku. Albo, nie wiem... Przy premierze procesu. Albo 15 listopada, nie wiem. Nie myślimy o tym tworząc i nie należy o tym teraz myśleć. Natomiast to jest w jakiś sposób fascynujące. Ciekaw jestem, do czego to doprowadzi, że to się odbywa właśnie w teatrze.
że jakby te wszystkie, wiecie, nastroje, te nasze poróżnienia i nie chcę wchodzić jakby w mechanizmy, co tworzy te poróżnienia, bo to myślę, że wiemy, obserwujemy i wiemy, że jest w tym po prostu jakaś wstrętna polityka, która walczy o władzę i nas dzieli. To mnie osobiście wprowadza w jakiś straszny smutek jako człowieka, że tego doświadczamy teraz wspólnie, bo to, że zawsze się różniliśmy, no to jest oczywiste i będziemy się różnić i to jest dobre, bo trzeba się różnić, żeby móc dyskutować i budować. Natomiast no tak, teraz to już się... Ania, dodaj. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że teatr jest w tej chwili używany przez media, bo on jest używany. Ja nie pamiętam, żeby informacje o Teatrze Polskim we Wrocławiu wcześniej mam na myśli ten czas, wcześniej niż przed rokiem, pojawiały się na głównym pasku jako newsy w telewizji i to pojawiały się materiały o Teatrze Polskim we Wrocławiu w głównym wydaniu Wiadomości telewizji publicznej. Nigdy wcześniej nie było takich materiałów, to był po prostu jakiś tam teatr w jakimś tam mieście i nawet jeśli zostały pierwszy raz wydane, przetłumaczone na chiński Dziady i wydane, nie pojawiła się ta informacja, jak Wycinka zdobywała swoje kolejne nagrody, nie pojawiały się te informacje, natomiast w trakcie tych protestów było przynajmniej ze 2-3 materiały, które dotyczyły teatru. Informacje o konflikcie w Teatrze Polskim pojawiały się na pasku TVN-u na bieżąco jako najświeższy news. Zawsze mnie to, jak pogoda, zawsze mnie to bardzo dziwiło, dlatego że mnóstwo osób się wypowiadało. Potem ja z takim sadomasochistycznym zapędem czytam te komentarze pod artykułami, te hejty i na przykład bardzo dużo osób, które od iluś tam lat, 10 mieszkają za granicą, wypowiadają się na temat poziomu artystycznego w Teatrze Polskim, gdzie prawdopodobieństwo, że widział jakiś spektakl jest niewielkie. To znaczy ta tematyka teatru, bycia publicznością, czy my mamy prawo robić za publiczne pieniądze, czy żebyśmy sobie jednak robili za swoje pieniądze, że nagle teatr, do którego chodzi ile? 6% społeczeństwa, nagle stał się tematem numer jeden. I no, to czy nie jest przypadkiem, przepraszam, tak? I spróbujmy teraz przekuć jakiś pozytyw, tak żebyśmy wychodząc z tego spotkania, z tej debaty, mieli wyobrażenie, że w całej tej krytycznej sytuacji, tak jak każda krytyczna sytuacja, no niech ona stymuluje nas do rozwoju, bo my przekonywać się o istotności roli teatru, jego miejsca w mieście, nie ma powodu, nie musimy. Jesteśmy rzecznikami teatru otwartego, dialogującego, o tym też nikogo przekonywać nie musimy. Musimy natomiast zbudować teraz jakiś model naszych zachowań w tej konkretnej sytuacji. Bo jeżeli już zdarzyło się tak, że ten skandal był jakimś katalizatorem, pełnił tę rolę takiego właśnie, że nagle uwaga została, tak jak w przypadku to, o czym Aniu mówisz, uwaga skupiła się na pasku głównych wiadomości. Wykorzystajmy może tę sytuację i przekujmy to na jakiś pozytyw, bo wydaje mi się, że moment wyemancypowania, tak jak emancypujemy się jako społeczeństwo, również emancypujemy się jako widzowie. To jest ten moment, w którym następuje przekroczenie od bycia oglądaczem do bycia osobą działającą, oglądającą, działającą. My wyszliśmy ze swoich ról, o czym mówiliśmy, przestaliśmy tylko oglądać i zaczęliśmy działać. Zbudowaliśmy wspólnotę, najpierw setki, potem tysiąca osób. Mając własne doświadczenia, chcę tylko powiedzieć o tym, że naprawdę warto, ogromnie warto, nawet w bardzo małych społecznościach. Czasami wydawało się, że to jest już działanie chybione i nic z tym, i nagle paradoksalnie ono okazało się właśnie jakimś ogromnym katalizatorem od tego małego zdarzenia
I ten i należy bardzo pielęgnować i należy, tak jak w naszym wypadku, mam wrażenie i bardzo wierzę w skuteczność budowania stowarzyszenia, właśnie tych wszystkich jakichś małych, często pozarządowych instytucji, działań, organizacji, małych grup, które nagle okazują się sprawcze. I to jest strasznie miły moment, kiedy zobaczy się sprawczość własną, poczuje się nawet na poziomie takim, jak w naszym wypadku, że w momencie ukonstytuowania się jako stowarzyszenie możemy pójść do urzędu i powiedzieć, że oto jesteśmy bytem prawnym i proszę nas posłuchać, bo mamy pomysł. Bo mamy pomysł. Bo mamy pomysł. Na. Mamy wiele pomysłów, ale chciałbym zaznaczyć to, że stworzyła się nowa jakość przez ten rok. Naprawdę coś nowego powstało. Nie mówię tu wyłącznie o naszym ruchu, ale generalnie w Polsce, jakby przy różnych teatrach. I my też mamy prawo jako widzowie decydować o tym, co się dzieje z teatrami, z dyrektorami. Nie tylko urzędnicy, którzy nie mają o tym pojęcia, nie tylko rady stworzone z osób, które są stricte od lat w środowisku teatralnym, którzy oczywiście są od 40 lat i o tym środowisku wiedzą wszystko. My też dużo wiemy o tym środowisku. No dla nas teatr na przykład w naszym mieście, no to był teatr, to są bardzo młodzi ludzie i od początku istnienia właściwie całe swoje jestestwo połączyliście z teatrem. To jest chodzenie nie incydentalnie, okazjonalnie, to jest po prostu chodzenie codzienne, to jest oglądanie wielokrotne, to jest właśnie doświadczanie, autentyczne doświadczanie teatru, który nie jest zdarzeniem, który jest zawsze zdarzeniem jednostkowym i wyjątkowym. Co jeszcze, proszę panów, możemy zrobić w tej kwestii, żeby pozytywnie rozejść się z tego spotkania i mieć wyobrażenie, że to nasze wyemancypowanie. To jeszcze dokończę myśl. Tak, bo ja mam apel do pani dyrektor, do pana dyrektora. Tworzą państwo katalog dobrych praktyk, z którym się nie zgadzam w wielu miejscach. Jakby z pozycji widza. Ponieważ państwo stworzą z pozycji osób zaangażowanych od wewnątrz, a my jesteśmy ludźmi z zewnątrz, którzy jakby towarzyszą jakby tym wszystkim procesom i też mamy zupełnie inne obserwacje i uważamy jakby z perspektywy tego roku, tego wszystkiego, co zadziało się we Wrocławiu, że na przykład wiele zmian, które są w tym katalogu, w zasadzie legitymizują działalność Cezarego Morawskiego. Jakby w tym kształcie, w jakim to jest przedstawiane. Dlatego prosilibyśmy o uwzględnianie nas w tej debacie publiczności, jakby ludzi, którzy są trochę z innej strony i mają wgląd w zupełnie inne mechanizmy, inne procesy i w inne historie po prostu. Nie, bo właśnie Magdaleno, mówiłaś tutaj, żebyśmy się rozeszli z jakimś pozytywem. No właśnie daliście teraz przykład i Paweł w tej wypowiedzi, że to jest bardzo właśnie pozytywne działanie. To znaczy tu jesteście dzięki właśnie pani dyrektor zaproszeni po to, żeby dialogować, po to, żeby tak naprawdę przekuwać to, co już powstało, to, co powstaje w realną inicjatywę. I to właśnie jest bardzo pozytywne działanie. Bez wątpienia chodzi tu o tę nową jakość, na której nam bardzo zależy i to jest jakiś właśnie ten budowanie nowych standardów, nazwijmy to w takim szerokim rozumieniu, ale żeby gdzieś uwzględnić te działania i doświadczenia nasze, które jest no, chyba dość niestandardowe. Pozytywna myśl pod koniec jest taka. Ja zawsze myślałam o teatrze w ten sposób i o swojej roli w teatrze, że też o początkach, w trakcie, kiedy tworzyłam niezależny teatr ad spectatores, czyli znaczy do widza. Dla mnie zawsze podstawą było to, że moje istnienie jest dla widza, zależne od widza i z powodu widza.
I taka myśl pozytywna tego spotkania, ale też całej tej naszej przygody w ciągu roku. Bardzo często jest tak, że twórca, artysta się zamyka w takiej bańce swojego własnego świata, świata projektu czy spektaklu, roli, nad którą pracuje w danej chwili, czasami jakichś teoretycznych rozważań. Bardzo często frustrujących mocno, bo dużo od siebie wymagamy i w tej frustracji człowiek też zadaje sobie pytanie, jaki to ma sens, jaki ma sens jego twórcza praca. I wydaje mi się, że to, że powstało takie stowarzyszenie, które jest dowodem na to, że jednak ma sens, bo są ludzie, którzy to odbierają i dla których ważne jest to, co robimy. Chciałam zaprosić wszystkich teraz do... Tłumaczę się tylko z dobrych praktyk. Jeśli pan je przeczytał, tam jest taka sugestia, znaczy Instytut tego nie wytwarza. Dobre praktyki wytwarzają przedstawiciele środowiska, którzy się tutaj naradzali, kłócili. Tak, ale postulat, te dobre praktyki dotyczą procesu wybora dyrektora instytucji publicznej i umowy, którą takiej wzorcowej, którą organizator z tym dyrektorem zawiera. Natomiast sugestia potem do jeszcze i nasza rozmowa z samorządami, która się tutaj odbyła i która też jest procesem edukowania samorządów, czyli organizatora, czym zarządza, jakiego typu instytucją zarządza, nie, komu organizuje pracę, może tak, może lepiej to brzmi. Tam jest taka sugestia, że w trakcie procesu konkursowego, żeby się nie opierać wyłącznie na kompetencji i wiedzy urzędników, tylko żeby skorzystać z wiedzy autorytetów z danej dziedziny, ale także z wiedzy lokalnych odbiorców tej sztuki, dla której dyrektora instytucji się szuka. My w tych dobrych praktykach i w rozmowie z samorządami o tym cały czas mówimy, że prawo pozwala, żeby również przedstawiciele publiczności właśnie w jakiś sposób dzisiaj zorganizowani, czy przedstawiciele lokalnych, nie wiem, różnych środowisk mogli być głosem doradczym, czy zaproszonym do tej procedury konkursowej uczestniczyć bez głosu stanowiącego, ale z głosem opinii i to powinno być wzięte pod uwagę. To jest, ale proces emancypacji, rozumiem, będzie postępował, więc może państwo wymyślą jeszcze skuteczniejszy sposób na obecność. Tak, bo on się odnosi do jeszcze wielu innych jakby w tym katalogu, ale to nie o katalog chodzi. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu jest dość dobrze wyedukowany przez ten rok, jeżeli chodzi o wiedzą, już nie popełniał tych błędów. Natomiast zbliżają się wybory, przyjdą inni prawdopodobnie, więc będziemy zaczynać proces od początku. Jesteśmy w procesie permanentnie, ale chodzi o to, żeby debata środowiskowa była debatą środowiska z publicznością również, a nie tylko państwa między sobą. Rozumiem tutaj, tak? Jeszcze tylko z tych pozytywnych, bo wspomniałeś o urzędnikach Marszałkostwa Dolnośląskiego. Tak, też mam takie wrażenie, bo Ania też powiedziała o sensie. Często zadajemy sobie to pytanie i będziemy sobie to pytanie zadawać tak naprawdę cały czas do końca, bo musimy je zadawać, bo wtedy stajemy się jacyś aktywni i po prostu czujni. Natomiast faktycznie jest jakieś ciekawe, co się wydarzyło w relacjach pomiędzy nami, a aktorami protestującymi w Teatrze Polskim w Podziemiu już, publicznością protestującą z Teatrem Polskim o Teatr Polski, a właśnie tymi panami, którzy tam, mówię panami, dlatego że tam jest jednak jak zwykle większość mężczyzn. Oni przeszli jakąś niesamowitą metamorfozę. To jest niesamowite. To znaczy nigdy w mojej 14-letniej bytności w tym teatrze nie doświadczaliśmy takich relacji pomiędzy urzędnikiem, a na przykład dyrektorem. Krzysztof Mieszkowski miał z tym wielki problem. I przecież też co półtora roku protestowaliśmy, bo go co półtora roku usuwali z tego teatru. Ale to jest niesamowite, jak teraz spotykamy się, czy spotykaliśmy się przez cały ten rok oczy w oczy z tymi ludźmi. Jak
oni przeszli metamorfozę w myśleniu o tym, co to tak naprawdę oni mieli pod sobą i właściwie to czym oni tutaj dysponowali. I z pozytywnych rzeczy powiem, że u nich te czak żałują, to tak, ale że z ich strony wychodzi inicjatywa o powołaniu nowej instytucji w tym mieście. I to jest coś, co nas, wiecie, no po prostu zaskakuje. No i naprawdę są jakieś plany i rozmowy o tym, żeby powołać instytucję, która będzie się nazywać tak, jak się nazywa, czyli Teatr Polski w Podziemiu. Pozytywne to jest i to jest też dzięki wam, myślę. No nie wiemy, co z tego wyjdzie oczywiście, czy to w ogóle faktycznie. Nie wiemy, czy to nie jest manipulacja, nie wiemy, kto nami, Macieju, manipuluje. Cały czas jesteśmy wszyscy manipulowani, doświadczamy tego wszyscy. Ale nie, dlatego mówię, że już nie popadajmy w te teorie spiskowe, bo trzymajmy się tak zwanych pozytywnych myśli i działań. I to jest generalny przekaz. Tak jak te nasze performanse, które co miesiąc się odbywały przez ostatni martwy sezon w Teatrze Polskim, wyszliśmy poza budynek. I tak jak przeszliśmy to doświadczenie z performansami, wiemy już, że performanse też już się dla nas wyczerpały. I tyle. I działamy dalej. Że teatr, który wszedł do podziemia, z tego podziemia musi wyjść. Nie można trwać w podziemiu wiecznie i stąd jest ta prośba też i próba właśnie i te wszystkie działania, żeby z podziemia wyjść. Ponieważ zapraszamy wszystkich Państwa do pytań, rozmowy i zadawania nam tutaj, proszę, bo Pani prosiła o głos. No ja też chciałam na początek pozytywnie. I odwołując się do tego, co mówił pan Bendykt, do tej różnorodności publiczności, to zastanawiam się nad tym, czy nie można by dokonać takiego wyłomu. Mówiliście państwo, że z władzą samorządową nie dało się dogadać, prawda? Nie można było się porozumieć. Ale gdyby spróbować upodmiotowić, jeśli jest inna część publiczności, która jest inna niż wasza ta część, i próbować z nią jakoś się, że tak powiem, dogadać. To znaczy pokazać, że tak brzydko powiem, ten produkt może być różnorodny, że to nie musi być tylko ten produkt, który ma taką publiczność, tylko jest inna publiczność, która chce inny produkt i w związku z tym, że można tutaj jakoś dialogować i wyjść poza ten obręb zaklęty, prawda, że jest bariera i nic się już nie da zrobić. To jest jakby jedno pytanie. Drugie pytanie mam do pana Bendykta. Czy to jest ideologia, czy to jest polityka? Czyli co, które warunkuje? Czy tą politykę warunkuje ideologia? I wtedy te narzędzia, myślę, muszą być inaczej dobierane i odwrotnie, prawda? Czy to jest tylko ta walka o władzę, która ma jakąś tam ideologię, w której można dokonywać pewnych wyłomów, nie chcę powiedzieć manipulacji. To tyle, dziękuję. To znaczy, może najpierw na to... Ja tylko na chwilę zrobię coś zabawnego. Zacytuję pana Bendyka. Mam przed sobą wypowiedź, w której było: nie mam pretensji do protestujących przed Teatrem Polskim. Bardziej mam pretensje do siebie i środowisk związanych z kulturą, że gdzieś pękły nici porozumienia. Przestrzeń sztuki i kultury jest coraz bardziej pokawałkowana na zamknięte nisze. Edukacja kulturalna stoi odłamem. Można wyjść z systemu edukacyjnego z tytułem magistra, nie wiedząc, czym jest sztuka. Nie jest więc winą ludzi, którym nikt niczego o sztuce nie powiedział, że jej nie rozumieją, że nie rozumieją jej funkcji. Kultura jest sprawą zbyt wielką i ważną, by mogła jej zaszkodzić zła polityka. Trzeba jednak pamiętać, że może jej zaszkodzić brak rozmowy. Cytat i oddaję właścicielowi tegoż cytatu. To w związku ze śmiercią dziewczyną akurat. W jakimś sensie to częściowo na to pierwsze pytanie może odpowiada państwo jakby w praktyce, na ile konkretnie na przykład we Wrocławiu, na ile ta sytuacja jakby kontrpubliczności czy alternatywnej w ogóle istniała, prawda, jeśli chodzi o Teatr Polski. Ja odnosiłem to do innych miast trochę, bo akurat Wrocław był specyficzny. Natomiast no,
Wrocław pokazuje, że ten problem z teatrem no, nie wziął się z ideologii, no bo władza samorządowa, która do tego doprowadziła, nie ma nic wspólnego z obecną władzą państwową, prawda, która z kolei formułuje politykę kulturalną absolutnie tak, w sposób ideologiczny nie ukrywa tego. To znaczy jednak pan minister Gliński, a ostatnio też jakby potwierdził to prezes Jarosław Kaczyński, no to jest wizja rewolucji kulturowej, prawda, w imię pewnych określonych wartości i taką funkcję ma polityka kulturalna państwa pełnić. Więc tu jest jakby to wprost jest to zdefiniowane. I jakby to, co się nie mieści w tej wizji, może być realizowane, no ale nie za publiczne pieniądze, tak jak to było wprost powiedziane. Więc to jest jakiś fakt, z którym musimy się oczywiście w tej chwili mierzyć, który dodatkowo nam jakby tę dyskusję oczywiście robi ciekawą, tak bym powiedział, bo ona oczywiście nie jest przesądzona, bo widać, że można mieć oczywiście te deklaracje i chęć rewolucji kulturowej, no ale trzeba ją robić z jakimiś ludźmi. Tych okazuje się, że tak wielu też nie ma, prawda? I właśnie Teatr Stary pokazuje, że jak trudno jest realizować w praktyce pewne posunięcia. Także to może tyle. Ja tylko na moment chciałam odpowiedzieć w związku o związkach polityki z estetyką, na ile one na siebie wpływają, czy to jest ideologia, czy to już jest polityka, czy to jakby co się dzieje. I nam strasznie tutaj przyświecało w tych naszych poszukiwaniach takie rancierowskie myślenie o właśnie związkach między estetyką a polityką, że jest pewne pole społeczne i następuje walka o wkluczenie bądź wykluczenie do tego pola społecznego. I polityka polega na tym, że w zasadzie coś chcą ukryć przed tym, żebyśmy my tego nie dostrzegli, czy tego nie nazwali po prostu. Sztuka jest od tego, żeby pokazać to, co jest niedostrzegane powszechnie albo jeszcze nienazwane, więc się chce wkluczyć i zająć jak najlepszą pozycję w tym polu. No nie jest to chyba zręczne dla polityki, która domaga się tego, żeby jednak mieć pełną kontrolę nad tym i żeby jednak pewne zdarzenia, pewnych ludzi, pewne podmioty wykluczyć z tego. Pewne tematy są niewygodne, więc je wykluczamy poza te pole i budujemy sobie jakąś bardzo wygodną, taką schematyczną, bezpieczną, ładną przestrzeń. Nie da się uniknąć związków między polityką a estetyką, tak jak sztuka jest polityczna, no bo podejmuje pewne tematy, ona wybiera pewne tematy, ona pewnych ludzi bardziej lub mniej i to, co jest ważne, to, co istotne, dokonuje jakiegoś bardzo realnego wyboru, więc na pewno jest polityką. Natomiast jeżeli jest skażona ideologią, no to jest chyba coś bardzo złego, bo ona konstytuuje, czyli ten schemat tego podziału raz na zawsze uporządkuje i już nie możemy się tam do niego wkluczyć, a my jako publiczność chcemy się strasznie wtrącać i się wkluczać w tę przestrzeń społecznego obiegu i politycznego również, ale to tak. Spróbuję odpowiedzieć na to pierwszą część pytania, to pierwsze pytanie, bo oczywiście ma pani rację, że trzeba usiąść i się dogadać, tak? Albo porozmawiać. Natomiast mi się wydaje, że ta debata już trwa od bardzo dawna. Problem polega na tym, że właśnie edukacja. Bo nie można rozmawiać o gustach albo o sposobie tego, jak ja odbieram, jeżeli ja nie mam na ten temat wiedzy, tak? I no tutaj miało być pozytywnie, ale nie będzie pozytywnie. No przy reformie, która teraz się szykuje, to znowu nie mamy za bardzo szansy na to, żeby dojść do tego momentu jako społeczeństwo rozwinięte, świadome, obywatelskie i świadome też tego, co wybiera, co chce, o czym decyduje. No, na razie robimy dwa kroki w tył znowu, ale musimy dążyć właśnie przez takie małe nasze oddolne działania, przez debatę, przez dyskusję, robić to samemu. To znaczy my musimy robić swoje dalej. Znaczy to jest takie zdanie, które wypowiadaliśmy już często i wypowiadamy teraz cały czas jako artyści pozbawieni domu, jakim był Teatr Polski w Wrocławiu. Możecie nam zabrać budynek, ale nas nie zabierzecie. I teraz my musimy to robić. Zgadzam się, trzeba usiąść i podyskutować. Tyle. To znaczy, jeśli można. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby może nie prowokować, bo to jest też złe określenie, ale
mobilizować do rozmowy, właśnie mobilizować do rozmowy, choćby na temat tego, co jest publiczne, bo to jest bardzo dobry pretekst do tego, żeby wymieniać poglądy, co właściwie jest publiczne. Kto to jest publiczność, co jest publiczne, jakie są relacje i może w ten sposób, ten krok po kroku, dojdzie się do jakiegoś małego chociażby porozumienia tych najbardziej ogólnych, no bo jakoś trzeba zacząć, prawda? Bo albo się będziemy zabijać, albo gdzieś zaczniemy jakoś tę przestrzeń wspólną znajdować przy zachowaniu własnej tożsamości, prawda? To nie o to chodzi się przekonać, że ten czy tamten ma rację. Każdy ma swoje racje, ale szukajmy tych marginesów, czy tych pól, na których mogą te dwie racje współistnieć. Jeżeli jest taka publiczność, może jest inna publiczność i jakoś te dwie publiczności mogą sobie iść na jakieś kompromisy i współistnieć mimo wszystko. No to jest bardzo mądre, co pani mówi, tylko spójrzmy praktycznie, ta inna publiczność, co to znaczy inna publiczność, ona się nie zorganizowała. Czy inna publiczność to są osoby, które komentują pod artykułami? Czy to są, czy te osoby, które komentują pod artykułami na przykład dotyczącymi tego kultury teraz niepodległej. Jest bardzo dużo komentarzy. Czy to są osoby, które czynnie uczestniczą w kulturze? Czy to są osoby, dla których kultura od zawsze była ważna? Czy osoby, które wypowiadają się na temat sytuacji Teatru Polskiego, to są widzowie Teatru Polskiego? Jak je znaleźć? W jaki sposób je skrzyknąć? Jak można rozmawiać z kimś, kto tak naprawdę... Nawet nie wiemy, no nie ma bytu. Nie ma, bo co to znaczy? Czy ja bym teraz mogła odpowiedzieć bardzo złośliwie, tak w duchu naszego protestu w tej chwili, z jaką publicznością, jak ludzie przestali chodzić do Teatru Polskiego we Wrocławiu? Z tymi 14 osobami, które przychodzą. Proszę? Ale chodzą na farsy. Tak. Ale oni chodzili też wcześniej, bo te farsy były cały czas. Ta publiczność jest na te farsy, ta publiczność jest cały czas taka sama. Ja mam do tej pani pytanie. Czy byłaby pani w stanie przeprowadzić dyskusję z publicznością, która przyszła protestować pod Teatr Powszechny? Czy mogła pani z nimi dyskutować? Czy ona jest publicznością tego teatru, czy jest tylko po prostu zorganizowaną bojówką, która tak naprawdę ani nie chodzi do teatru, nigdy tam nie była. Fajnie, że chociaż przyszli troszeczkę pod, przynajmniej wiedzą, gdzie jest, ale tak naprawdę wcale im nie zależy na teatrze. Dodam do tego, że wie pan, jakby mieliśmy taki też przykład, bo generalnie ta partia rządząca daje nam taką, wiecie, wszystkim przyspieszoną lekcję WOS-u, nie? I na przykład Lipiec, spacerujący Lipiec, był takim przykładem, że zaskoczyło to nas wszystkich, mnie, wszystkich nas, którzy staliśmy wspólnie od sądu po Senat, spacerując. Że nagle nie jest nas znowu więcej. Ale gdzie byli ci, którzy niby się z nami nie zgadzają? Przecież myśmy nie bronili jakiejś, nie wiem, frakcji politycznej, tylko po prostu jakiejś absolutnej, podstawowej wartości, prawda? I ja sobie też zadawałem pytanie, wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, a gdzie oni są? Gdzie są te bojówki, które teraz nas atakują? Bo ja się tego bałem. Ja się bałem, że to będzie już wojna w tym kraju, że to już będziemy rzucać w siebie kamieniami. Do tego nie doszło, bo okazało się, że byliśmy tylko my. I tak jest troszeczkę na płaszczyźnie, wie pani, teatru dla mnie. To jest takie małe poletko, które też pokazuje, że ja zgadzam się, ja bym chciał tak, żeby tak było. Ale ja nie mam tego partnera do rozmowy, bo on nie ma faktycznie bytu, po prostu, ciała. A ja się z nim nie mogę spotkać. Ja się z nim spotykam i spotykam jakby w tak zwanych wpisach, jak to powiedziała Ania, w komentarzach pod artykułami.
na przykład symptomatyczne było to, że na, był protest Związku Zawodowego Solidarność w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu i tam zostali przywiezieni autokarem członkowie Związku Zawodowego Solidarność z fabryki pralek Wilpur. Proszę? A już było. Tak, no i oni tam przyjechali. Oni trzymali jakieś kartki, nie chcemy takiego teatru. Być może to będzie niewygodne, niepoprawne politycznie, co w tej chwili powiem, jakieś stygmatyzujące ludzi, którzy pracują w tej fabryce, ale no spójrzmy prawdzie w oczy. Ile tych ludzi było wcześniej w teatrze? Na tych spektaklach, które krytykują? Albo na jakichś innych spektaklach, nie wiem, na spektaklu dla dzieci, na dziadach, skoro nie chciały przyjść na spektakl, nie wiem, Krzysztofa Garbaczewskiego, to czy były na dziadach i mówią, nie chcemy takiego teatru. Po prostu fajnie by było porozmawiać, tylko nie wiadomo za bardzo z kim. A jeszcze mam, przepraszam, uruchomiłam się pod koniec, ale nie powiedzieliśmy tego bardzo dużo, tutaj mówimy partia rządząca, rząd, ale pani użyła słowa, skoro widzowie nie chcą takiego produktu, może chcą innego produktu, od razu spojrzałam na Michała, bo ładnych parę lat temu podpisywaliśmy wraz z kolegami aktorami, braliśmy udział w takim proteście, teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem. Więc wiem, więc tylko chciałam dodać, że chodzi o to, że to jeśli chodzi o ideologię, politykę, dla mnie przynajmniej ja mam takie spostrzeżenie, to nie jest kwestia tej władzy czy tamtej władzy, tylko jakoś tak się w Polsce dzieje, że w ogóle z władzą teatrowi troszeczkę nie po drodze i wszystko jedno, czy chcą nas zepchnąć bardziej w komercję, czy w jakąś sztukę narodową, to po prostu jest nie po drodze. I teraz nie bądźmy hipokrytami, nie mówmy, że to jest jakaś sytuacja, która trwa od tylko trzech, czterech, dwóch lat. Ona trwa po prostu odkąd pamiętam. Jeszcze do tego chcę dodać to, że właśnie, tu żeśmy to na początku też powiedzieli, że teatr jest niebezpieczny i prawda jest, znaczy prawda, ja tego doświadczam, jakby patrząc na tych wspaniałych ludzi, którzy zorganizowali tę debatę, którzy uczestniczyli ze mną w Teatrze Polskim przez moje 14 lat, że teatr już właśnie wytworzył nowe jakieś społeczeństwo, nowego obywatela, obywatela myślącego i myślę, że właśnie i właśnie nie, ale okej, jakby na Ania, na przykładzie akurat naszego małego poletka, jakim był Wrocław, to my tego doświadczyliśmy, to znaczy widzieliśmy tę zmianę publiczności, publiczność, która po prostu zaczęła uczyć się nowego języka na przykład, rozumieć ten język, albo go po prostu eksplorować, doświadczać. I myślę, że to, co Ania powiedziała, ta władza akurat sobie z tego chyba, myślę, zdaje właśnie bardzo dobrze sprawę. Zobaczcie, tamta władza nas ignorowała, a też nas w jakiś sposób przecież absolutnie próbowała zawładnąć i zawładnęła, bo też przecież wiele złych rzeczy się wydarzyło, jeśli chodzi o to nasze poletko. Natomiast ta władza doskonale czuje, że to jest niebezpieczny teren. I bardzo się cieszę, że powstała Pawle Klątwa u Ciebie w teatrze. Ja ten spektakl odebrałem w sposób jakiś, aż nie umiałem mówić po tym spektaklu i to nie o to chodzi, wiesz, to nie chodzi o to, że się czymś zaskoczyłem albo coś, dostałem jakiegoś olśnienia. Nie, ja dostałem taką pigułkę tego, czego potrzebuję na ten moment. To znaczy, ja potrzebuję takiego teatru w tej chwili. Dla mnie taki teatr ma sens w tej chwili, dlatego że stoję na ulicy i ja mam tam te emocje.
Ja nie chcę teraz oglądać, wiecie, znaczy nie, no bo z chęcią obejrzę Wiśniowy Sad, nie wiem jakiej reżyserii, no nieważne, nie chcę tutaj, wiecie, o estetyce teatru dyskutować. Natomiast dla mnie taki teatr ma sens, bo my teraz tacy jesteśmy. Słuchajcie, my tacy teraz jesteśmy pełni napięć, lęków, przede wszystkim lęków, powiedziałbym. I teatr zarówno mi, jako aktorowi, który współtworzy, jak i mi, jako widzowi, pozwala wierzyć, nie wiem, żyć, zadawać sobie pytania, po prostu nie chciałbym, żebyśmy się wszyscy poddali takiej myśli, że to już jest wszystko koniec i że właściwie to już przyjdzie samo najgorsze, bo przykład tego, że jednak ten proces jest tutaj, dla nas jest bardzo ważny. Wiecie, Krystian sobie powiedział, teraz byłoby najlepiej, gdybyśmy zrobili takiego pierda, nie? Wszyscy czekają na proces Krystiana od półtora roku i to jakby jest strasznie śmieszne, ale dla mnie to jest potwornie ważne, bo to znaczy, że jednak jesteśmy, to znaczy, że jednak to się wydarza i że jednak dalej pracujemy i dalej trzymamy się tego, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się zajmować. To tak... To jeszcze wrócę na chwilę do tej innej publiczności, na dwa zdanie, której nie ma rzeczywiście, bo my, to jest nasza trzecia debata, rozmowa, którą zorganizowaliśmy. Pierwsza była 23 listopada w Nowych Horyzontach we Wrocławiu, symbolicznie, bo wówczas miała się odbyć premiera procesu Krystiana Lupy, więc cały czas ten proces. Teraz w czerwcu w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu i to jest trzecia. I na żadnej z tych debat nie pojawił się nikt z tej innej, nazwijmy to, publiczności czy z innej strony. Nikt do nas nie napisał. Już nie mówię, że prywatnie, chociaż myślę, że jakby już po tym roku wiadomo, kim jest ta publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu. Ale nikt nie napisał nawet na naszą stronę publiczności, która jest przez ten półtora roku już w zasadzie teraz. Jakby nie było wiadomości jakby od innej osoby. Tak, nie wiem, kim państwo jesteście, ale uważam inaczej. Spotkajmy się, porozmawiajmy o innym teatrze. Jakby dlaczego w ten sposób? Ani jednej takiej wiadomości nie było. Znaczy do mnie prywatnie jedna wiadomość była od Jacka Zębuskiego. Dobry wieczór Państwu. Teatr to jest fakt publiczny, społeczny, co oznacza, że nie trzeba go koniecznie oglądać, żeby na jego temat się wypowiadać. Dziadów Deńka nie widziałem, Paweł nie widział, pani Anna też nie widziała, a mamy prawo wypowiadać się i na przykład ja to robię o Dziadach Deńka. Klątwy nie widziałem, nie mam zamiaru oglądać, do niczego to mi nie jest potrzebne. Notabene pieniądze, które zostały zaangażowane w reklamę tego przedstawienia przed rządzącą nami panią Hanie, to ty wiesz trochę więcej, ja wiem z gazety, spuśćmy na to. Powtarzam, teatr to jest fakt społeczny, bo ma swoje określone skutki. W związku z tym nie dotyczy tych 100 tysiąca czy 5 tysięcy osób, który to widział, o dziadach waszych będzie za chwilę. O kategorii piękna chciałem na początku. Nie lekceważyłbym tej kategorii, ponieważ dzisiaj o godzinie 12 była przywoływana ustami profesora Raszewskiego, to był mój profesor, patron miejsca, w którym jesteśmy, i była nawet zdefiniowana bardzo precyzyjnie ta kategoria w cytowanym raptularzu w rozmowie z kuzyną. Razę przeczytam. Zdefiniowana precyzyjnie, co to jest kategoria, co to jest piękno. Ja tylko apeluję, żeby kategorii piękna nie lekceważyć. A teraz do pani, która była pani uprzejma stwierdzić sama, że się galopuje. Jako zawodowy reżyser potwierdzam, nie oceniam, tylko potwierdzam. Otóż szukając powodów dla zdjęcia, tak,
to jest demagogiczne określenie, zaraz to wyjaśnię, świetnie państwo o tym wiecie, dziadu, w porównaniu z goją, bo przecież to się wiąże z obsadą. Po prostu nie ma obsady. A dlaczego nie ma obsady? No to wy to wiecie lepiej. Ale teraz tak. Szukając tych powodów, o których użyła pani określenia, idźmy dalej, prawda? No to jak idźmy dalej? A może niedobre? A może niedobre? Ja widziałem 3 razy. 2 razy po pół, a raz w całości, jeżeli się da powiedzieć, że to się dało oglądać w całości. Ale ja tego nie, to jest nieważne, co ja myślę. To jest kompletnie nieważne, co ja myślę. Znaczy, ja mówię, co ja myślę, ale to jest nieważne. Taka krytyka, która mówi, że coś dobrze gracie albo źle gracie, to jest kompletnie, przecież to jest bez sensu. Ma wam powiedzieć, co gracie, a nie czy dobrze, czy źle. I po to samo jestem ja. Po to samo ja jestem bezsensem zawodu. Może nie wszyscy wiedzą. Dobra, nieważne. Co chciałem powiedzieć? Aha, pan, który wyszedł i który mnie tu zaprosił dzisiaj, bo ja nie wiedziałem, że będziecie. Był uprzejmy powiedzieć, że rozumiem, tak użył w pierwszych słowach, że rozmawialiśmy sami ze sobą. Tak, coś takiego. I to jest trafione w dziesiątkę. Bo przecież, proszę państwa, to nie jest żadna debata. Przecież to jest seria monologów. No rany boskie, aktorzy siedzą, koledzy i monologują. Po raz zresztą już 3 albo 76. Czyli już nie rozumiem, ale pan teraz się wypowiada właśnie w debacie, jest głos w debacie. Nie, wie pani, ja się parę razy już wypowiadałem, byłem piwem. Dialogujemy, ewidentnie kolegów. Dialogujemy, piwem, proszę nie fałszować sytuacji, bo ją wszyscy widzimy. No, ale robię wam tę przyjemność, no robię wam tę przyjemność, ale jednocześnie chcę wam powiedzieć, że wasz problem polega na tym, kochani, koledzy, naprawdę mówię bez ironii, że przekonani mówią do przekonanych, zamiast przekonywać. Przekonani do przecież to nie jest żadna debata, bo tu nie ma dialogu. I to zresztą skład prezydium o tym świadczy. Ja się tytuł, a nie tam. Ale przepraszam, że ja o to. Przepraszam, że ja o to. Ale tam, dobra. My inicjujemy tylko z własnego punktu widzenia, prowokujemy dialog. Szanowna pani, wyście, no dajcie coś powiedzieć. Kochani, problem wasz polega naprawdę, jeszcze raz to powtórzę, przekonani do przekonanych. Przekonani i tylko tak się utwierdzają i tak są już coraz... Nie, no ja mówię, jaki jestem panem, ja jestem osobą dającą głos publicznie i tu ten pan mnie dzisiaj zaczepił, bo on nawet mi coś pokazał. Dobra. Nie, dopóki będziecie rozmawiać w swoim gronie, to będziecie się tylko frustrować. Dziady zostały zdjęte, wy to wiecie lepiej, bo nie ma obsady. Już to zaś się mówi. Ale dlaczego nie ma? To jest temat doro. A może dlatego, że głos został odebrany inaczej myślącym? Czyli komu? I znowu, czyli nie komu? Wiem, to wy wiecie lepiej. Ale nie to wy wiecie lepiej. Sugeruje, to ja dziady widziałem 3 razy, ale w Warszawie. 2 razy po połówce i raz w całości za każdym razem proszę. Dobrze, ale komu ten głos? To. Zabrany. Inaczej myślącym. Ale kto to jest? Jak to kto to jest? Udowodniliśmy, że jakby nie no jak to kto to jest? Jak to kto to jest? Publiczność. A co to jest? A kto to jest publiczność? No właśnie, ci, którzy płacą. Ci, którzy płacą. Ale do Teatru Polskiego nikt nie przychodzi, teraz nikt nie płaci. Tak, czytałem w Gazecie Wyborczej, nie wiem, czy mogę wierzyć. Ale to jest list Urzędu Marszałkowskiego. Powiem panu, że byłem zaproszony przez Morawskiego i odmówiłem. Ale nie dlatego, że się z wami solidaryzuję, tylko dlatego, że miałem inne zajęcie. Nie spodziewałem się. Ale słucham? Mówię, nie, to mnie pan zaskoczył. Co? No widzi pani, pan. No bo pani jest przekonana. Nie, bo jest ja się z panem zgodzę. Teraz powiem, ale teraz proszę tak, ja jedno zdanie, ja się jedno z panem zdanie, zgadzam. Jedno zdanie, jedno zdanie, ale proszę tego nie brać do siebie, ale chcę to powiedzieć. Ale chcę to powiedzieć, to proszę tego nie brać do siebie, bo nie ma pani pojęcia. Ale nie, proszę nie brać tego do siebie. Rozumie pani, co chciałem powiedzieć? Ja tylko... Bo, nie ma, bo ma pani określony pogląd, wyrobiony, określony pogląd. A uprawia pani zajęcie, proszę pani, problem wasz polega na tym, że nie jesteście właścicielami Teatru Polskiego. Ani nie, już nie jesteśmy, w ogóle nigdy tak nie byliśmy. Jak księża nie są właścicielami kościołów, a pani Dorota nie jest właścicielem tego budynku. Jesteście pracownikami najemnymi. No więc tutaj ja się... Ja wam płacę. Mogę? Ja
pani, tak. My obywatele. I to jest teatr publiczny. Na tym polega tak. Publiczny. Ale już cała sytuacja pokazała, tak, no. Że nie jesteśmy właścicielami, ale też i nigdy nie czuliśmy się właścicielami. Nie wiem, mam wątpliwości. No dobrze, pan, ja mówię. Teraz sądzę, że tak powiem, po charakterach. Odpowiada, a wspaniale. A czyli robi pan obsadę? Posuwam tak. Brawo. No to jak pan wie, ja jestem bezrobotny. Między nami zawodowcami. Ja tylko, bo powiedział, użył pan tutaj jednego słowa, że jesteście sformułowania, dlatego jesteście sfrustrowani. Ja tylko powiem, nie jesteśmy sfrustrowani. Przepraszam, wycofuję. Panie Jacku, chciałam panu przyznać rację. Zaskoczyłam pana. Tak, jest nie, to w pewnym nie, właśnie sensie ja dyskusja przekonanych z przekonanymi. To jest coś, czego w trakcie pracy z Arpadem Schillingiem, który bardzo dużo mówił, taki węgierski reżyser na ten temat, jest coś w tych jest coś w naszej debacie, że on zwrócił uwagę, że i zresztą pani wcześniej o tym wspomniała. I naprawdę w moim marzeniu takiej debaty byłoby jednak to, że nie byłaby jedna osoba nieprzekonana, tylko dużo. I bardzo mądrze, tak pani minister, prawie już skończę, już oddam je, przepraszam, że pani, ale siedziałem cierpliwie. Szanowna pani, tylko to, co pani w tej chwili powiedziała, dotyczy nie tylko waszej sytuacji egzystencjalnej, ale także artystycznej. Podejrzewam, że to, co robicie z Krystianem od 3 dni, to jest dokładnie to samo, bo Krystiana znam trochę dłużej. Przepraszam, już. To jest to samo. Znowu przekonani przekonują przekonanych. A to nie na tym polega. Bardzo bo nasze dziękujemy. Zajęcie polega na tym. Pani się galopuje. Bardzo pana przepraszam. Pani się ale galopuje, a ja już kończę. Bo to polega na dialogu. Na dialogu. Nie możemy. Ja bardzo przepraszam, chodzi o to, że musimy kończyć do godziny 19, bo są inne programy jeszcze przygotowane na 19, inne zdarzenia. Chodzi mi tylko o to, że nawet nie uważam do końca, a właściwie w ogóle nie uważam, że przekonujemy przekonanych, my po prostu rozmawiamy między sobą, ponieważ rzecz dotyczy bardzo ważnej dla nas sprawy. I tak jak w rodzinie rozmawiamy o najważniejszych dla nas sprawach, to robimy to we wspólnocie tylko po to, żeby się wesprzeć w tym, wszystkim, co robimy. Wobec tego, ponieważ teatr dla nas, tu wszystkich zebranych, jest przestrzenią wolności i najbardziej ze wszystkiego szanujemy wolność, wobec tego chcieliśmy o tym porozmawiać i temu miała towarzyszyć ta debata i cieszę się ogromnie ze spotkania. Bardzo dziękuję za zaproszenia, bo myślę, że jest to jakiś zaczyn do tego, żeby właśnie prowadzić duży dialog. Ja chciałem bardzo podziękować, powiedzieć, że się bardzo cieszę, że istniejecie, bo myślę, że to jest taka droga, że w tej chwili powinniśmy się zbierać w stowarzyszenia i w ten sposób uczestniczyć w stowarzyszenia, w związki zawodowe i w ten sposób uczestniczyć w życiu publicznym. Ja chciałam tylko namówić, bo z tego całego dnia dzisiejszego, z rozmaitych czytań, dyskusji, spoglądania na pewną przeszłość teatru, który jest gorący, działa, jest sprawczy, bo sobie tutaj dzisiaj o tym oglądamy. Ja bym chciała namówić publiczność, która się emancypuje, żeby ta emancypacja przebiegała własnymi, oryginalnymi drogami. Żeby publiczność, bo publiczność ma zupełnie inne możliwości działania niż aktorzy, niż dyrektorzy, niż inni uczestnicy tego wydarzenia, jakim jest teatr. One są. Publiczność jest obecnością. Jeśli państwo będą obecnością przy tym teatrze, który państwo cenią, lubią, przy tych artystach, którzy będą mogli robić teatr, bo o to walczą, bo to jest ich zadanie. Walczą o to, żeby robić taki teatr, jaki ten teatr ma być. A państwa świadectwem jest wymyślenie sposobu wspierania tego teatru przez obecność. A obecność może być rozmaita. Świadoma obecność teatralnego widza, który pokazuje, kupując bilet, chodząc. Nie podpowiadam, nie wymyślam. Tylko namawiam do tego, żeby znaleźć własny język towarzystwa i własny język obecności tej publiczności w całym tym wydarzeniu. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy też państwa na koncert Komuny Warszawa.